skłusza Redeco. www.redeco.pl. Choć Jolanta Zawadzka ma już w dorobku złoty medal drużynowych Mistrzostw Europy wywalczony 8 lat temu, ostatni sukces zdobyty w polskiej stolicy bardzo ją cieszy. Tym bardziej, że obsada zawodów była silna. Z czwartym numerem zaczynaliśmy turniej, no i udało nam się wyprzedzić jedną z lepszych drużyn. Także myślę, że wynik jest, że jesteśmy zadowolone. Już pokazaliśmy, potwierdziliśmy swoje miejsce w czołówce europejskiej. Już to są czwarte mistrzostwa z ostatnich pięciu, w których bierzemy medal. Także myślę, że to w pełni zasłużony wynik i, no i cieszę się, że udało się. Złoty medal przypadł Ukrainkom, które jako jedyne w turnieju pokonały polską reprezentację. Srebro wywalczyły Rosjanki, z którymi polskie szachistki zanotowały remis. Ukrainki zdecydowanie zdominowały ten turniej, wygrały go już na rundę przed końcem. Szkoda było trochę meczu z Rosjankami, który zremisowałyśmy, a mogłyśmy go wygrać, co nam się jeszcze nigdy nie udało. Zawsze jakoś nam uciekają te Rosjanki. No i to była główna szansa na to, żeby je jednak wyprzedzić i zrobić srebrne medale. No z Gruzinkami też zremisowałyśmy mecz, ale to już bardziej wyrównany był. W zespołach, które wyprzedziły na podium polską reprezentację, grały mistrzynie świata, Rosjanka Aleksandra Kosteniuk oraz Anna Uszenina z Ukrainy. Z dwoma tymi zawodniczkami podczas turnieju przyszło się zmierzyć właśnie Jolancie Zawadzkiej. To nie są pierwsze partie, które z nimi zagrałam. Do tej pory z Uszeniną zagrałam już 6 partii, 4 zremisowałam, 2 przegrałam. Z Kosteniuk z 3 partii mam wynik 1,5-1,5, także walka zawsze jest. No to nie ma tak, że jak ktoś jest mistrzem świata, to oddajemy punkty za darmo. Wiadomo, walczy się z każdym, a szczególnie w rozgrywkach drużynowych jest większa motywacja, żeby no nie zawieść reszty drużyny i osiągnąć jak największy wynik, nieważne z kim grając. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Warszawie były ostatnim poważnym występem Jolanty Zawadzkiej w tym roku. Teraz zacznę przygotowania do przyszłorocznych Mistrzostw Polski, a później do Olimpiady, która odbędzie się w Norwegii w wakacje. W tym roku wrocławska szachistka na Mistrzostwach Polski Seniorek rozegranych w Chorzowie po raz trzeci w karierze zdobyła srebrny medal. Jolanta Zawadzka ma w dorobku także 2 złote krążki z tej imprezy. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl